To jest ten moment. Tak. To jest ta chwila. Żegnamy się z naszym wspaniałym, ukochanym samochodem, czyli Skodą Roomster. I zapraszamy do naszego garażu nowego członka. Tak, ale chcę tylko powiedzieć ku po prostu pamięci i chwale, że Skoda nas nigdy nie zawiodła. Nie. Że była wspaniałym samochodem. Polecamy. Dużym. To była Skoda Roomster. Tak. Świetny silnik. Świetny silnik, świetnie się jeździło. Bluesek tutaj był. Będziemy tęsknić. Będziemy tęsknić. Ale przesiadamy się w nowy samochód, który właśnie Wam pokazujemy. I powiemy też trochę o tym, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, że taki, a nie inny. Powiedz, jak się czujesz z tym, że kupujesz samochód? Bardzo dobrze. Nowy w salonie. Myślę, że to jest dobra decyzja. Pierwszy. Dobrze dzieci służą. I nam. Jak się czujesz? Spoko. Jak Ci się podoba nowa rejestracja? Trochę mi się nie podoba, że jest Warszawa z przodu, no ale kiedyś to się zmieni. Ale fajnie, są szóstki, są dziewiątki, to są dobre liczby. Tak. Brakuje jeszcze tylko numerologicznej ósemki, która przyciąga bogactwo. Okej. Jak tam? Piękny nasz samochodzik. No Kasia, jak się czujesz z zakupem samochodu? Bardzo się cieszę. Bardzo. To będzie mieli piękny, nowy, bezpieczny, ekstra samochód dla dzieci, pieska i całej rodziny. I już po. I witamy z nowego samochodu. Tak, wnętrze tak się prezentuje. Cieszysz się? Bardzo. Ja też. Tak. Bardzo, bardzo. Wreszcie mamy... Chociaż ty jesteś tą gadżeciarą w naszym domu. Ale też trzeba wspomnieć, że wszystko przebiegło bardzo fajnie i sprawnie. Tak. I mieliśmy super też... agent, panią, która nam sprzedawała samochód, była świetna. Panią Dominikę. Tak. Ale mieliśmy też opowiedzieć, dlaczego się zdecydowaliśmy na taki. Właśnie, dlatego, że przede wszystkim było kilka powodów. Chcieliśmy bardzo duży samochód i ten spełnia nasze wymogi, jeśli chodzi o rozmiar, bo jest 7-osobowy. Jednocześnie ma, jeśli wyciągniemy te siedzenia dodatkowe, to mamy olbrzymi bagażnik. My chcemy dużo jeździć i podróżować. Wszystkie siedzenia są też kompaktowe, czyli można je po prostu za jednym jakby pociągnięciem wyjmować. Tak. Więc to jest też bardzo wygodne dla nas z pieskiem, z dzieckiem, tak. Z fotelikiem. Kolejna rzecz, że jest na benzynę i gaz, jakby fabrycznie zainstalowane, więc dla nas to jest i kosztowo, i też ekologicznie dla nas jest super, że po prostu możemy jeździć na gazie. Tak, tak, to był taki drugi ważny argument. Po trzecie, wzięliśmy ten samochód w takich korzystnych bardzo dla nas jakby biznesowo i firmowo warunkach, więc też nam się opłacało kupić nowy samochód.
I też jesteśmy, nie jesteśmy za takim jak to się nazywa, takim przeładowanym technologią samochodem. Ja jestem przeciwny trochę, bo uważam, że im więcej elementów jakichś takich rozbudowanych, tym jest większa szansa, że coś się zepsuje. Wiadomo, że jest większy komfort, pewnie. Ale ja jestem za minimalizmem trochę i za prostotą, a ta Dacia oferuje taki jednocześnie nowoczesność, ale w takiej prostej wersji. Tak, zdecydowanie. O tym samym chciałam powiedzieć. To, co ciekawe musicie wiedzieć, to, że samochód, jesteśmy właśnie na stacji, bo samochód wyjeżdża z salonu z kontrolką taką... Z rezerwą, czyli tak. Nie ma benzyny grama, więc musimy od razu zatankować. Musieliśmy. No i też musimy jeździć pierwsze 1500 km na benzynie, dopiero później można jakby korzystać z gazu już do tak, końca. To jest takie ciekawe i też nie możemy przekraczać 4000 obrotów, tak jest w nowym samochodzie. Jedziemy na lody chyba. Ruszamy w drogę. To uczcić.